Inflacja ma wpływ na nasze życie jako konsumentów i jako inwestorów. Tyle tylko, że jako konsumenci chodzimy po sklepach i zastanawiamy się, jakie ceny wzrosły i co powinniśmy zmienić w naszym budżecie domowym, żeby się do niej dostosować. Ale jako inwestorzy musimy spojrzeć na interes spółek, które posiadamy w portfelu. Czyli jak one radzą sobie z inflacją i jak konkretnie dostosowują swój model biznesowy, czy też jak przerzucają po prostu koszty. Na klienta i czy ten klient jest w stanie te koszty zaakceptować, czy może się okazać, że jednak inflacja będzie wpływać negatywnie na ich biznes. Dzisiaj odcinek o tym właśnie, jak inflacja wpływa na poszczególne spółki, poszczególne branże, poszczególne sektory. I generalnie chodzi o to, żebyśmy każdą spółkę rozpatrywali bardzo indywidualnie i uciekali od tych wszystkich uogólnień, że hej, jak jest inflacja, to rosną akcje, więc kupuj akcje jak leci. No, no nie jest takie proste, szczególnie kiedy zajrzymy pod maskę tych wszystkich biznesów, czyli zajrzymy troszeczkę do fundamentów i odkryjemy, że niektóre spółki mają poważny problem, kiedy zaczyna się inflacja, bo tych kosztów nie są w stanie przerzucić i muszą z czegoś schodzić. A jak schodzą, to z reguły schodzą z własnej marży, czyli z tego, z czego powstaje zysk. I o tym dzisiaj w odcinku. A po tym jakże długim wstępie przypomnę jeszcze tylko, że portfel Doradca TV można obserwować poprzez subskrybowanie tego kanału. Można kliknąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, bo chyba inaczej YouTube już dzisiaj powiadomień nie wysyła. No i oczywiście można się zapisać na dedykowany newsletter portfela Doradca TV. I jak już ktoś jest zapisany na ten newsletter, to dostał w piątek maila, że dokupiłem dwie akcje spółki 11 Bit Studios, czyli zwiększyłem pozycję już posiadaną, czyli ja już akcję Eleven Vita miałem, teraz mam ich jeszcze więcej. To, co wspomniałem kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt odcinków temu, że tak trochę będzie to wyglądało, czyli po prostu nie musimy w naszych portfelach budować coraz to nowych pozycji i co chwilę skupiać się na wyszukiwaniu nowych spółek. Czasem warto jest zwiększyć pozycję w spółce już posiadanej, jeśli mamy jakieś przesłanki czy w ogóle pewność w, w, w związku z naszą własną analizą, że ta właśnie spółka zwiększy swoją wartość. Wartość w najbliższych miesiącach, kwartałach, latach, czy jaki tam mamy horyzont portfela. O 11 bicie będzie na samym końcu, a na samym początku będzie jeszcze o jednej ważnej sprawie, bo w poniedziałek urodziny ma Warren Buffett. Ten sam Warren Buffett, o którym ja już gadam od dobrych kilku lat i którego odwiedziłem no pośrednio odwiedziłem. No bo byłem wprawdzie w Nebraska w Omaha na walnym zgromadzeniu Berkshire Hathaway, no ale jednak blisko Buffetta stanąć się już dzisiaj nie da, nie mówiąc o tym, że jeszcze kilka lat temu można było przybić z nim piątkę na specjalnym biegu inwestorów. Tak niestety już w ostatnich latach nie było to możliwe, więc byłem na imprezie Warrena Buffetta, ja i 40 tysięcy ludzi i od kilku lat o nim opowiadam i napisałem o nim też książkę. I w związku z tym, że urodziny 91 obchodzi Warren Buffett, to jest specjalna urodzinowa promocja. Tak się składa, że ja Black Friday w swoim sklepie nie obchodzę. Ja właśnie obchodzę urodziny Warrena Buffeta, i przez dwa lub trzy dni są specjalne ceny, jeśli chodzi o produkty inwestycyjne, a w zasadzie edukacyjne, nawiązujące do inwestycji. Czyli w tym przypadku, książka Śladami Warrena Bafeta, do poniedziałku, do północy jest jeszcze do kupienia całkowicie bez kosztów wysyłki. I są jeszcze dwa programy edukacyjne, o których Wam spokojnie opowiem gdzieś tam po drodze w trakcie. Video. To tak informacyjnie, żeby nie było, że nie mówiłem. Linki oczywiście znajdziecie pod nagraniem. Linków znajdziecie w ogóle bardzo, bardzo dużo, bo jak się zacznie surfować po internecie w poszukiwaniu tematu inflacja, a wycena akcji, czy inflacja, a spółki, inflacja, a biznes konkretnych sektorów, no to mamy morze artykułów i ciężko jest się na czymś konkretnym skupić. Więc ja dzisiaj wybrałem dla Was, y, dla tych bardziej zaawansowanych, y, przekrój historyczny, y, co Warren Buffett mówił y, o samej inflacji, y, co. Kiedyś mówiło się o inflacji, co dzisiaj, bo to jest bardzo ważny podział, że można powiedzieć, że kiedyś ekonomiści traktowali inflację jako takie straszne zjawisko, a dzisiaj można powiedzieć, że inflacja jest do przyjęcia w momencie, gdy utrzymany jest wzrost gospodarczy. Jak przez ostatnie lata hmm, prześledzicie wypowiedzi wielu bankierów centralnych czy polityków, no to wydaje mi się, że tak od 2011-2012, od tego kryzysu europejskiego, kiedy Europa musiała zaciskać pasa w związku z kryzysem zadłużenia, no to już dzisiaj coraz częściej słyszę, że nie, 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 raczej Lepiej trzeba podkręcić gospodarkę, obniżyć stopy, dopompować pieniędzy, żebyśmy przypadkiem za mocno nie zacisnęli pasa, bo, bo będzie bezrobocie, bo będą ym, strajki na ulicach, bo będzie z tego poważny problem. Więc ja mam takie wrażenie osobiście, jak obserwuję od nastu już lat. Światową gospodarkę i to, co się w ogóle dzieje w, w, nie tyle w spółkach, co po prostu w poszczególnych krajach, w bankach centralnych, że dzisiaj dominuje taki pogląd wzrost gospodarczy ponad wszystko. Szczególnie, że mamy specyficzny okres, bo Cały czas mamy pandemię, która de facto w niektórych okresach może sprzyjać inflacji, w niektórych straszyć deflacją. Tak jak straszyła na samym początku, kiedy gospodarki dosłownie zostały zamrożone na kilka miesięcy w związku z tymi pierwszymi lockdownami, więc zjawisko jest mega skomplikowane. A jak media się do czegoś dorwą, to bardzo często to mocno upraszczają, i tym sposobem znajdziecie y, artykuły straszące galopującą gigantyczną inflacją, co jest nieprawdą, bo aż taka to ona nie jest absolutnie. Znajdziecie artykuły upraszczające, że w czasie inflacji kup to i na pewno urośnie, bo kiedyś urosło. Kiedyś nie mieliśmy pandemii, kiedyś mieliśmy inne podejście do polityki monetarnej, kiedyś y, były inne priorytety banków centralnych. Powiedziałbym, że. Patrzenie się jeden do jednego, że historycznie to zadziałało, nie do końca jest takie super, bo po prostu trochę nam się świat zmienił. Historycznie niektórych sektorów biznesu nie mieliśmy, nie mówiąc o tym, że niektórych instrumentów nie było i zaraz pewnie społeczność kryptowalutowa powie: Hej, hej, 20 lat temu to nie było jeszcze kryptowalut, więc nie czytajmy w ogóle o takich zamieszłych czasach, bo teraz się. Zmieniły. Więc zjawisko jest bardzo skomplikowane. Ja Wam wybrałem, wydaje mi się, sporo ciekawych, fajnych materiałów, szczególnie jeśli macie czas, żeby to wszystko przeczytać. No i jeszcze y, warto jest znać język angielski. To jest zawsze ten problem, że są naprawdę przefajne treści. Jeśli się dobrze przewertuje anglojęzyczny internet y, i poszukamy tych inwestycyjnych rzeczy. Tylko właśnie ta bariera językowa, więc zawsze zachęcam do nauki angielskiego przy okazji, bo inaczej w ogóle otwiera nam się możliwość edukacji także giełdowej, finansowej, kiedy posługujemy się w miarę biegle angielskim i po prostu przy niektórych pojęciach wspieramy się jakimś słownikiem. Ja też przy niektórych skomplikowanych publikacjach anglojęzycznych potrzebuję wsparcia, bo niektóre pojęcia są po prostu. No, nieużywane na co dzień, więc nie ma co się oszukiwać. I nie, na niektóre ksią, książki czekam na polską y, edycję, bo przyjemniej się je czyta. Bo jednak w oryginale sprawiają jakąś tam większą trudność, kiedy wchodzą na takie trudne rejony y, finansowe. Więc y, to tak tylko wspominam, że sporo jest tutaj też anglojęzycznych, y, anglojęzycznych źródeł, ale warto jest zdecydowanie po nie sięgać, bo Amerykanie w końcu też patrzą. Na ten temat, bo przez ostatnie lata to my bardziej borykaliśmy się z inflacją i mówiliśmy, że już się tak niepokojąco robi coraz większa. A Amerykanie mówili, E, tam u nas jest niska. Natomiast teraz Amerykanie dostali faktycznie konkretną już inflację powyżej 5%, i to zaczyna być już temat numer jeden, jeśli chodzi o gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Więc wreszcie jedziemy na tym samym wózku prawie zerowych stóp procentowych i szalejącej coraz mocniej Inflacji, więc warto już w tym momencie czytać to, co się dzieje w Stanach. No i mieć z tyłu głowy, że żyjemy w nietypowym czasie, bo zaraz jesień no i nie wiadomo, czy nie będzie stygnąć tam ta gospodarka dosyć sztucznie, bo znowu pojawią się jakieś obostrzenia, lockdowny i inne problemy, związane oczywiście z pandemią, która nie chce się skończyć, a trwa już kolejne kwartały. Więc miejmy to na uwadze, szczególnie kiedy będziemy filtrować przez całą tę wiedzę nasze spółki w portfelu. I tak jak powiedziałem na samym początku, warto jest nie patrzeć tylko na szeroki rynek, tylko na segment, czy jak duże są to spółki, czy małe spółki, czy jaka to jest branża, sektor, ale warto jest indywidualnie spojrzeć, czy ta dana spółka w naszym portfelu radzi sobie dobrze z inflacją, czy jest w stanie przerzucić koszty na klienta końcowego, czy nie. Czy musi cały czas dorzucać nowy kapitał, z czym będzie miała jakiś problem? Czy może właśnie dzisiaj koszty pracy będą ją jadły? Ja mam gdzieś z tyłu głowy ten nasz sektor gamingowy i słyszę, że e to przecież rozrywka to się przerzuci na klienta ceny. No, ja bardziej patrzę na to, że segment gier jest. Tak konkurencyjny dzisiaj, że coraz częściej te ceny szybko spadają, i po tych premierach gier ta wysoka cena wcale się długo nie utrzymuje. Natomiast koszty na rynku pracy rosną bardzo mocno. Może się więc okazać, że ten sektor game dev, wbrew pozorom, będzie bardziej poszkodowany w czasie inflacji, bo on wcale tak łatwo nie przerzuci tych kosztów. Natomiast y, koszt y, pracowników nadal będzie bardzo wysoki. Więc. To wszystko nie jest takie proste jak zaczniemy rozkminiać sektor po sektorze i spółka po spółce. Ja też nie będę się wymądrzał, że każdą spółkę umiem tak prześwietlić, ale zachęcam was do tego, żebyście samodzielnie mocno pomyśleli, jak inflacja będzie wpływać na spółki, które macie w portfelu. No bo nawet jeśli to jest tylko i wyłącznie inflacja przejściowa i za kilka miesięcy w ogóle to będzie temat zapomniany, bo już wrócimy do, do poziomów bardziej znośnych i akceptowalnych przez nawet ramy banków centralnych, no to nadal przez te kilka miesięcy warto jest wiedzieć. I na przyszłość, jak sobie dana spółka jest w stanie poradzić w takim dosyć trudnym środowisku. Bo to nie jest takie proste, jak wspomniałem na samym początku, że jak jest inflacja, to akcje rosną i nieważne jakie, nieważne co mamy w portfelu, ważne, że inflacja, więc wszystko rośnie. To nie jest takie proste. Dobra, rozgadałem się, zaczynamy. Zacząłem od tego, że mamy urodzinową promocję śladami Warrena Buffeta, więc dwa słowa przede wszystkim dla tych, którzy są tu od niedawna. Bo mówiąc szczerze, jak patrzę na te wszystkie dane, to niektóre rzeczy, które tu powstawały i tutaj mogę je teraz pokazać, to są rzeczy, które powstały na przykład rok temu, czy ileś tam miesięcy temu, a kilka tysięcy osób od tamtego czasu przybyło na kanał Doradca TV. Więc dosłownie dwa słowa wstępu, to jest bardzo krótka zresztą strona, którą aktywujemy tylko i wyłącznie na trzy dni, czyli na ten. Ten czas, kiedy świętujemy urodziny Warrena Buffeta. Wszystko jest aktualne do 30 sierpnia, czyli do poniedziałku do. Północy. Śladami Warrena Buffetta, książka, którą nieraz już tu pokazywałem, książka o samym Warrenie, o tym, kim on jest, z wątkiem biograficznym, o tym, jak jego poglądy ewoluowały, jaki był wczesny Buffett, ten dojrzały Buffett, no i dzisiaj Buffett multimiliarder, to można powiedzieć, że są zupełnie inne metody inwestycyjne, inny dobór trochę spółek do portfela, inne zarządzanie tym kapitałem, więc taka ewolucja Buffetta i Berkshire Hathaway, książka pokazująca też nauczycieli Buffetta, Bena Grahama, czy też Fischera, czy Mangera osoby od których również czerpał bardzo dużo, także okazja żeby nabyć tę książkę bez kosztów wysyłki, o tyle to ważne że u nas nie ma żadnych Black Friday i tak dalej, więc jeśli myślicie nawet żeby kupić tę książkę na przykład na prezent komuś no to to będzie dobra okazja w tym roku bo później żadnych promocji świątecznych z darmową dostawą nie planujemy blogerzy na giełdzie blogerzy o giełdzie na start, mówię na giełdzie bo też była taka konferencja blogerzy na giełdzie którą prowadziłem ale u nas jest blogerzy o giełdzie i to jest pakiet start, to jest sześć wykładów, które poprowadziliśmy właśnie z myślą o początkujących inwestorach, sześć wykładów, które pokazują jakie są drogi inwestycyjne, jak założyć konto maklerskie, jak w ogóle zacząć rozpędzić się, na co zwracać uwagę, jaka strategia, do kogo w ogóle najlepiej jest dobierać, czy myślimy o spokojnych inwestycjach rodem z rachunku emerytalnego, czy myślimy o czymś bardziej zaawansowanym. Jest kilka słów też o za zawodowego daytradera, więc fajnych sześć wykładów dla takich ludzi, którzy kompletnie nie wiedzą, w którą stronę chcieliby pójść, a chcą poznać różne aspekty inwestowania. Dokładnie z taką koncepcją była robiona ta konferencja i dzisiaj są to wykłady w formie wideo. No i coś już dla bardziej zaawansowanych, czy bardziej też wyspecjalizowanych, to jest produkt GameDev Investor, który niedługo będzie obchodził już rok, ale jest on cały czas rozbudowywany. Dlaczego? Ponieważ przyjęliśmy koncepcję tak zwanych DLC czy DLC. Jak kto woli, bezpłatnych dodatków, które są uzupełniane, i takie dodatki pojawiły się w kwietniu. Czyli ktoś, kto wcześniej sobie kupił tego Game Def Inwestora, dostęp do kilkunastu wykładów, e-booka i, i, i iluś dodatkowych materiałów, dostał po prostu cztery kolejne dodatkowe wykłady w ramach tego, że pierwszy raz to kupił. więc zakładamy kontynuację tej polityki. Czyli jeśli ktoś teraz kupuje takiego Game Def Inwestora, ma platformę, gdzie jest kilkanaście wykładów, które tu już ponad 20 godzin łącznie się nazbierało, no to zapewne jeszcze w tym roku jakiś DLC się pojawi, czyli można powiedzieć dzisiaj kupujemy, a co jakiś czas dostajemy jeszcze materiały, żeby ten produkt żył, bo to, że schłodziły nam się spółki gamingowe, to absolutnie nie znaczy, że to jest koniec spółek gamingowych na polskiej giełdzie, bo jeden Cyberpunk nie wyszedł tak jak miał wyjść, więc zakładamy, że ten produkt taki już specjalistyczny będzie się cały czas rozwijał. Jeśli macie dużo takich spółek w portfelu i chcecie się po prostu więcej o tym pouczyć, to Również serdecznie zapraszam. Można sobie kliknąć każdy z tych produktów i przekierowuję Was na przykład na stronę yy, właśnie takiego Game Deva. I można sobie poczytać yy, o czym w ogóle jest ten produkt, kto robi jakie wykłady, czego się dowiecie i tak dalej, i tak dalej. No, i to by było na tyle z autopromocji, więc ta strona funkcjonuje dla Was do 30 sierpnia, do północy, więc jeszcze troszkę czasu jest i tu serdecznie zapraszam, a my przechodzimy do naszej inflacji, do naszej inflacji, której boją się inwestorzy, chociaż media nas trochę bombardują też przekazem, że hej, jak jest inflacja, to wszystkie spółki rosną, no bo przecież inflacja sprzyja giełdzie. No, nie do końca, to nie jest takie proste, ale przede wszystkim jeśli zaczynamy w ogóle mówić o inflacji, to chciałbym Wam pokazać jeden artykuł, który po prostu trzeba koniecznie przeczytać. Jak już zaczniecie ymm, wertować inne materiały, to zacznijcie sobie przede wszystkim od tego. Ja zaraz pokażę, to jest oczywiście blog Marcina i również blogera finansowego, autora finansowej Fortecy, który napisał fantastyczny, długi, bardzo wyczerpujący, merytoryczny artykuł o inflacji, taki bez teorii spiskowych, bez mówienia co drugie zdanie, że wszyscy nas oszukują i wskaźniki inflacji są oszukiwane. Bo pamiętajcie, że jeśli przyjmujemy, że wszystko jest oszukiwane, to ja zawsze odpowiadam to po co bawicie się w tę grę. Jeśli wszyscy, wszyscy wszędzie oszukują i wszystkie nasze dane są sfałszowane, no to siedzenie na giełdzie nie ma sensu, bo to jest tak jak granie w pokera z gośćmi, którzy mają swoje karty i w ogóle znaczone karty i znają się na tej grze dużo lepiej niż my. Więc pytanie, czy my w ogóle podchodzimy do tego tematu? Ja, ja wychodzę z takiego założenia, jeśli ktoś wierzy we wszystkie teorie spiskowe, jak leci. No, to chyba nie ma sensu inwestować, bo i tak nie ma się żadnych szans. Więc ja tutaj zmierzam do tego, żeby dobrze zrozumieć zjawisko inflacji w gospodarce. Tego jest naprawdę sporo, sporo, plus jeszcze wywiad, podcast i tak dalej. Ale zacząłem celowo od tego grafu, który już oczywiście zgubiłem tutaj, a był bardzo, bardzo fajny, bo media pokazują często em, inflację w bardzo złym ujęciu, czyli już w tytule ja słyszę, że jest galopująca inflacja w Polsce czy w USA. Galopująca inflacja to jest inflacja dwucyfrowa lub nawet trzycyfrowa. No ale z, naszej, z naszego punktu widzenia, poniżej 10% rocznie nie można użyć słowa galopująca, natomiast on się ciągle pojawia w tytułach, zajawkach bardzo poważnych artykułów. Na ten moment jesteśmy między pełzającą a kroczącą w górnej granicy można powiedzieć pełzającej, ale jest faktycznie w Polsce inflacja no, najwyżej od dobrych kilku lat. Jest ta bariera 5% u nas taka dosyć istotna, jak się popatrzy na dłuższy, długoterminowy wykres, ale absolutnie do galopującej to jest jeszcze kawał drogi. Więc żeby was nie zmyliło słownictwo, to jest oczywiście wina mediów, które lubią sobie dokręcić troszeczkę artykuł po to, żeby się oczywiście bardziej klikał. Ten artykuł jest przepotężny, ale warto jest po prostu od niego zacząć, żebyśmy pracowali, można powiedzieć na tym samym poziomie, jeśli chodzi o to jaka jest inflacja i unikali troszeczkę tych wszystkich uogólnień. No, bo zaraz do tego sobie przejdziemy. Cały czas słyszę, że właśnie inflacja jest, więc na pewno rosną nieruchomości, na pewno rosną akcje, zaraz będzie rosło złoto albo już rośnie i tak dalej. Jeśli mamy portfel składający się z przeróżnych instrumentów, no to wszystkie te uogólnienia mogą być po prostu dla nas niebezpieczne i powinniśmy patrzeć na nie step by step, spółka po spółce, instrument po instrumencie i sprawdzać, jak ta inflacja może na nas wpływać i nasz portfel. Szczególnie, że tutaj oprócz tej polityki monetarnej, oprócz tego wzrostu, Wzrostu cen i oprócz tego, co się dzieje w gospodarce, mamy jeszcze cały czas ten element pandemii, czyli czegoś, co sztucznie schładza gospodarkę i sztucznie ją trochę. Pobudza, no bo mamy cały czas te sloty typu. O, jest lato, mamy 2-3 miesiące, kiedy nie mamy lockdownu, kiedy mamy już więcej zaszczepionych, kiedy po prostu jest mniej zachorowań, kiedy mamy dużo lepsze dane z Ministerstwa Zdrowia. No to teraz musimy jechać na wakacje i szybko wydać kasę, bo jesienią może być różnie, jak patrzymy na inne państwa, więc to jest takie dosyć sztuczne, nie mamy tego normalnego okresu. Może być też tak, że po prostu Część branż zostaje sztucznie wyhamowana po raz kolejny, bo jest więcej obostrzeń, więc nagle jest odcinany dopływ klientów. To jest element, który warto mieć na uwadze, i dlatego, między innymi, masa ekonomistów cały czas wspomina o tym, że jest szansa, że jest to inflacja przejściowa. Czyli, że to nie jest coś, co z nami zostanie na najbliższe 2-3-4 lata, tylko coś, co będzie wypłaszczało się w związku z, ze zmianami pandemicznymi. No, i teraz po prostu jesteśmy w tym czasie tego pobudzenia, dlatego ta inflacja jeszcze bardziej wystrzeliła. Zacząłem od Warrena Buffeta, więc muszę wam, znaleźć, muszę wam pokazać coś, co wygrzebałem. Czyli o jakich biznesach myśli Warren Buffett, kiedy dzieje się to, co się dzieje na rynku, czyli jest inflacja? Warren Buffett bardzo mocno w takiej sytuacji, już nie będę puszczał tego wideo, to już dla Was zostawiam oczywiście w źródłach. Warren Buffett bardzo mocno podkreśla wagę jednorazowego zakupu, czyli jeśli już mamy nieruchomość, to jej cena prawdopodobnie będzie rosła w czasie inflacji, a my nie musimy dorzucać do tego kapitału. To jest dosyć proste myślenie, ale bardzo obrazowe. Jeśli kupiliśmy nieruchomość, to kupiliśmy ją rasa dobrze. Więc, z jego punktu widzenia, jest tutaj wskaźnik faktycznie, że warto już mieć jakąś nieruchomość, której cena jest po drodze, prawdopodobnie będzie rosła. Natomiast druga sprawa to są silne brandy, które mogą podnieść cenę, i nie będzie to oczywiście negatywnie wpływało na marżę. No bo cena oczywiście produktu musi dogonić na tyle inflację, żeby przerzucić ją na tego klienta końcowego, czyli konsumenta. Tylko ważne jest to, że jeśli ten konsument w tym momencie już ewidentnie nie będzie kupował po tak dużej cenie i on już chce z tego w tym momencie zrezygnować, no to ten wzrost cen się zatrzyma i bardzo często on się zatrzyma kosztem marży danej spółki. Czyli tutaj po prostu silne brandy i produkty, bez których nie możemy się obejść, mają łatwiejszą drogę. Przykładowo, ja nie dość, że jestem akcjonariuszem Coca-Coli, to jestem uzależniony od Coli Zero, po prostu ją absolutnie uwielbiam i nie wyobrażam sobie życia, żebym od czasu do czasu nie kupił Coli Zero. I pomimo tego, że jest podatek cukrowy, pomimo tego, że zdecydowanie mocno wzrosła ta cena i... No, i ona nie wzrosła o inflację, tylko ona wzrosła dużo, dużo więcej. Nie wyobrażam sobie, żebym tego nie kupił. Jestem w stanie zrezygnować z innego produktu, ale nie z tego. I, I to jest trochę szukanie takich biznesów z produktami, które są w stanie przerzucać te ceny na klienta bez większego problemu czyli rekompensować sobie wpływ inflacji. Nie muszą cały czas dorzucać kapitału i z reguły te jako silne brandy po prostu bronią się tym wzrostem cen że on nie wpływa negatywnie na odpływ klientów. Więc to jest jedna sprawa. Tutaj, oczywiście, jest jeszcze zestawienie kilku takich wypowiedzi Warrena Buffeta żebyście sobie mogli sobie przypomnieć jeśli chodzi o ostatnie lata takie biznesy, on akurat nie mówi tutaj tylko i wyłącznie o Coca-Coli, on patrzy na jego Sea's Candy, czyli spółkę, która jest wewnątrz Berkshire Hathaway, ale my nie możemy jej kupić, to są cukierki, zresztą jak byłem w Nebraska, to skumałem wreszcie o co chodzi, bo to jest bardzo ciężko kupić w Europie, na pewno bardzo ciężko kupić w Polsce, ja jeszcze nie znalazłem żadnego sklepu, w którym Sea's Candy byłoby do kupienia realnie ma się wrażenie, że się je małe sneakersy, Marsy i tego typu, to są cukierki, które trochę smaku przypominają najbardziej topowe batoniki na świecie. I faktycznie jest to przepyszne. No to trzeba im przyznać, i są to dosyć takie słodycze premium. Które nie mają problemu z przerzucaniem ceny na klienta. Tyle tylko, że jest to spółka, która jest wewnątrz Berkshire Hathaway, czyli jest to spółka, której nie możemy sami kupić bezpośrednio na giełdzie. Ona jest w tym konglomeracie. No, gdzieś tam po drodze, oczywiście, mmm, największe brandy. No i coś, co zawsze mówił Warren Buffett, czyli jak nie wiecie w co inwestować, to albo nie inwestujcie w nic, albo kupcie po prostu SP 500, najważniejszy ETF na świecie. I coś dla ludzi, którzy już naprawdę mają dużo wolnego czasu, a są strasznie wkręceni w inwestycje. Ja sam jeszcze tego wszystkiego nie przeczytałem. Trochę mnie nie ukrywam, kalendarz i nadchodzący ślub pozbawia czasu na tego typu lektury. Komentarze Warrena Buffeta o inflacji, ale nie z ostatnich lat, tylko historyczne. I tutaj zaczyna się 77 rok. Stare listy do akcjonariuszy, stare wypowiedzi do mediów, to jak one wpływały tak naprawdę na przeróżne spółki, czy nawet wyjęte niektóre elementy, chociażby Gajko, jak wiele lat temu kupowane, jak to wszystko działa. Gdzieś po drodze, oczywiście, cały czas inflacja jako motyw przewodni tego wszystkiego, co tutaj jest zebrane. Zostawiam wam ten plik, bo on jest naprawdę mega. Jak to Buffett Inflation File, czyli ktoś sobie zestawił fajnie w internecie te wszystkie. Wszystkie wypowiedzi Warena. Idąc dalej. Y ważna rzecz, o której już troszeczkę zacząłem, ale jeszcze podam wam fajnym przykładem. Ja bardzo lubię QNews, czyli ten portal dla inwestorów funduszu Quercusa. To są czasami naprawdę fajne rozkminy, jeśli chodzi o te blogowe formy. I tutaj jest takie zestawienie, co najlepiej radziło sobie z inflacją w ostatnim ćwierćwieczu. To jest ta granica tych pięciu, o którym wam mówiłem, że ona w naszej dwudziestoletniej ostatniej historii jest bardzo istotna, że no nie wyskakiwaliśmy powyżej tych pięciu, więc już jesteśmy z takim światłem ostrzegawczym, że oby Oby ta inflacja trochę wyhamowała. Natomiast o to mi chodzi, czyli realna wartość inwestycji w wybrane aktywa, czyli już skorygowaną inflację. I taki quarkus chociażby pokazuje, co sobie przez ostatnie 20 lat lepiej gorzej radziło. Tylko znowu patrzymy przez pryzmat historii, gdzie dzisiaj są inne stopy procentowe, gdzie dzisiaj to. Troszkę inaczej mimo wszystko wygląda, gdzie cały świat finansowy zmienił się po 2008. Natomiast pandemia i to, jak dzisiaj wygląda polityka monetarna, i jak wiele rzeczy na świecie, no można powiedzieć, ekonomistom się nie śniło, jak nawet pojawiło się helikopter money, czyli dosłownie dawanie gotówki amerykańskim obywatelom, po to, żeby sobie poradzili z pandemią, no to są czynniki, których nie było w tej historii. Więc ja zawsze mam z tyłu głowy, że jeśli nie inwestujecie typu ETF 1 do 1, to takie myślenie może być troszeczkę zgubne. Jeśli patrzymy na ten artykuł. No i zobaczcie, patrzymy na takie tabelki i sobie myślimy, a ja mam w portfelu kilka małych spółek, to zgodnie z tym zestawieniem, no to one sobie świetnie radziły. No i tu jest pies pogrzebany, bo to odzwierciedla małe spółki, czyli na przykład odzwierciedla SWIK80. Czy ja mam całe SW 80? Nie. Czy ja mam kilka spółek z SW 80 Tak. Ale nie mogę porównać kilku spółek wybranych ze Zwick 80, bo tam jest ogromne ryzyko własnej selekcji w porównaniu z, 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 w zestawieniu z calutkim indeksem. Więc uważajcie na takie uogólnienia, bo w to się bardzo łatwo wpada. Czy mam akcje amerykańskie? No pewnie, że mam akcje amerykańskie. A ile ich mam? No z 20 parę spółek. No nie 500, bo nie jest SP 500, tylko tych 20 parę. No i wystarczy, że świetny przykład z mojego portfela. Ym, że akurat ATT w najgorszym momencie fajnie, że jest wypłacana bardzo solidna dywidenda, no ale tak naprawdę nie wiadomo jak się ta historia skończy, i ATT absolutnie nie odzwierciedla całości akcji amerykańskich w danej sytuacji. Więc uwaga na uogólnienia. Bardzo fajną rzecz, jeśli boicie się inflacji i patrzycie też na pryzmat Stanów Zjednoczonych, bo to jest bardzo istotne, że w końcu. No tak, w końcu y, jesteśmy na jednym wózku ze Stanami Zjednoczonymi, y, no bo inflacja u nich też dogoniła. My patrzyliśmy na to, że Amerykanie mówią, że spokojnie, inflacja większa nam nie grozi, boimy się deflacji. Natomiast Polska miała ten problem, że miała i na, razem z Węgrami najwyższą inflację w Unii Europejskiej, i to już trwa od dłuższego czasu. Natomiast Ameryka, jak dogoniła, to teraz zaczyna się dyskusja o inflacji, bo ona przekroczyła już 5%. No i tam teraz w zasadzie każdy temat zaczyna się od tego. No bo jak jest wysoka inflacja, no to jest niebezpieczeństwo, że wzrosną zaraz stopy procentowe. I będzie trzeba mocno schładzać gospodarkę, a to odwraca całkowicie proporcje tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Więc co ja wam tutaj zostawiam fajnego, to jest Guide to Inflation. To jest yy, bardzo fajny taki przewodnik w kilku artykułach. Jakie są typy inflacji, jakie to ma znaczenie, jak to lepiej zrozumieć. Yy. Co powoduje inflację, a co z kolei y, później jest pod mocnym wpływem inflacji, y, co jest dobre dla y, gospodarki, a co nie. Bardzo, bardzo fajna rzecz i też pokazująca, oczywiście, przez pryzmat różnych instrumentów. Tutaj widziałem, że też się kłócą, gdzie rejty są dobre, gdzie nie są i y, y, y jest tego całkiem sporo. Teraz Wam znajdę, który to jest ten artykuł, który. Tak, to chyba. W którym sty w każdym razie jest taka dyskusja? Czy rejty, czy jeśli duża jest inflacja, już to zaraz będę, będzie podwyżka stóp procentowych, więc już trzeba być zapakowanym w sektor bankowy i tak dalej. Bardzo fajnie rozpisane. I znowu podobnie jak u Marcina i Wucia, bez tych teorii własnych, typu co ja o tym myślę, nie, co dane pokazują, co pokazują konkretne dane historyczne, teorie ekonomiczne różnego rodzaju, czy jak to działało w ostatnich latach, czy na nawet w poprzednim stuleciu, na konkretnych przykładach i dlaczego. To jest bardzo ważne, że jeśli rozumiemy tego typu zależności, to jesteśmy w stanie później przefiltrować przez to wszystko swoje spółki. Oczywiście jest sporo też polskich tego typu artykułów, tu z GPW, atak, tak też taka rozkmina, które w tym momencie spółki mogą pójść w górę, oczywiście zawsze w sytuacji inflacji pojawią się surowce, jak pojawią się surowce, no to będziemy mówić o branży też dziś później jeszcze przemysłowej, jak te surowce na to wpływają i tak dalej. Ale tutaj co też jest bardzo ważna sytuacja nietypowa. Czyli te wyjęte spółki z sektora turystycznego, no i znowu podwyżka stóp procentowych to banki, więc tego typu artykułów będziecie widzieć sporo w internecie i ważne jest znowu to, żeby nie ulegać tym uogólnieniom. Bo jak chcemy jakichś takich uogólnień, jeszcze większych z konkretnymi liczbami, no to tutaj Wells Fargo zrobił bardzo fajne zestawienie, które inwestorską pokazało. Fajne, bo pokazujące od razu, jaki aset, czyli jakie aktywo jest w stanie odzwierciedlić konkretny ETF. To jest miła odmiana, nie, że jeśli w tym momencie ropa, czy emerging market czy złoto, no to o jakim konkretnym ETF-ie możemy pomyśleć? Czyli jeśli na przykład w ostatnich 20 latach, bo to jest czas inflacyjny po 2000 roku, jeśli złoto dawało wtedy tego typu zwrot, no to odpowiedzią na to dzisiaj mógłby być taki ETF, zakładając, że historia się znowu powtórzy czy to są te małe akcje o których mówiliśmy gdzieś tam growth stocks, gdzieś na dole value stocks, a te które kompletnie nie zadziałały te na dole który to byłby ewentualnie ETF jeśli chodzi o obligacje, więc to już jest taki konkretniejszy poradnik i takich też warto szukać z kolei w Polsce no takich artykułów znajdziecie dużo, ale takich odniesień bardzo fajnych, mega, mega merytorycznych, wbrew pozorom nie za dużo. Na szczęście Piotr Rosik w strefie inwestorów fajne rzeczy wynajduje z wielu zagranicznych serwisów i tutaj oczywiście guru analizy fundamentalnej profesor Aswad Damodaran bardzo fajną rzecz zrobił w swoim tekście i tutaj jest fajny przedruk tego jak wpływa inflacja konkretnie na dane spółki. To chyba jest najbardziej merytoryczna rzecz, jaką znalazłem, bardzo ładnie opisana po polsku. Dlatego wam też to pokazuję, nie tylko oryginał. Czyli przede wszystkim wpływ wysokiej inflacji nie jest taki sam w odniesieniu do wszystkich biznesów, nie wolno absolutnie w tym momencie generalizować. Ważne i żeby spółki utrzymały swoją zyskowność na wysokim poziomie. Co jest tutaj ważne? Oczywiście podatki, marże, tempo wzrostów, premia za ryzyko, stopy procentowe. Tu pięknie jest rozpisane, na co powinniśmy zwrócić uwagę. A jeśli pan Damodaran nie mówi wam nic, to yy, szczerze polecam bardzo tę książkę. To jest wycena firmy. Jak już zaczęliśmy od jednej książki na początku, to jeszcze Wam o tej oczywiście opowiem storytelling i liczby. Jedno co mogę powiedzieć, że ona nie do, Nie wiem, czy bym ją polecił takiej bardzo, bardzo początkującej osobie, bo te, te tytuły z analizy fundamentalnej one są ważne i potrzebne i trzeba do nich dotrzeć, ale one mogą być bardzo trudne, jeśli to będzie nasza np. Na druga książka w życiu o inwestowaniu. No, bo to już jest w takiej analizie fundamentalnej, na bardzo konkretnych przykładach. Story, te linki, liczby. Tak, dla, dlatego jest takie zestawienie, bo bardzo często jest takie bajkopisarstwo zarządów danych spółek, a później, jak wejdziemy w te liczby, to się okazuje, że coś się tutaj nie zgadza. Więc świetnie tutaj pokazano, jak to może działać na konkretnych przykładach, że inwestor indywidualny myśli, że coś jest dobrze, a jest niekoniecznie dobrze, albo coś jest po prostu podrasowane. Powiedziałbym, że dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Ale książka bardzo, bardzo dobra. No i później zaczniecie pewnie tego pana też śledzić w internecie, bo robi naprawdę fajne rzeczy. Tylko trzeba gadać po angielsku. To jest bardzo ważne. Mało jest takich materiałów tłumaczonych na polski, dlatego zwracam na nie uwagę. To już mi niepotrzebne i wracamy do, do tekstów. Ja jeszcze znalazłem dwa ciekawe zestawienia, jeśli chodzi o Seeking Alpha. Jak zapewne wiecie, Seeking Alpha to jest taki serwis, który ma bardzo dużo fajnych autorów, którzy czasami się kłócą ze sobą i mają skrajne poglądy na coś, ale te teksty, w momencie gdy są tak bardzo merytoryczne, że warto przeczytać jedną wersję i drugą, wyciągnąć z tego wnioski i zastanowić się, gdzie my jesteśmy po, po jakiej w tym momencie stronie. Jeśli chodzi o inflację, znowu powiedziałbym, dosyć dużo się tutaj powtarza z Buffetta, ale jest rozpisane na bardzo fajnych przykładach. Czyli które silne marki są w stanie podnieść swoją cenę, i mimo wszystko klient nie będzie w stanie zrezygnować z tego zakupu. Tu, gdzieś tam, oczywiście po drodze pojawia się spółka Apple, no bo, jak żeby inaczej, jak będzie nowy iPhone, czy nowe słuchawki, czy nowe zegarki, no to zakładając, że jaki klient jest Apple'owy no to zapewne te 100 czy 200 czy 500 zł różnicy i tak będzie w tym momencie do przeskoczenia. No i no bo z założenia te spółki po prostu mają produkty dużo droższe niż ich konkurencja. Druga rzecz od razu z bardzo fajną tabelką jak sobie w tym momencie Radzą jakie akcje, gdy mamy wyższą inflację? Dlaczego tutaj powiedziałem, że jest fajna tabelka? Bo tu z jednej strony patrzymy sobie właśnie na to, co, co radzi sobie dobrze w czasie, gdy zbliżamy się do wyższych stóp procentowych. No bo wyższa inflacja doprowadza w pewnym momencie do tego, że musi polityka monetarna powiedzieć stop i zacząć schładzać gospodarkę. Dlatego teraz jest cały czas taka dyskusja, że w normalnych warunkach. Gdybyśmy mieli tak niskie stopy procentowe, chociaż w normalnych warunkach pewnie byśmy nie mieli, ale gdybyśmy mieli tak niskie stopy procentowe i byłaby to inflacja bez pandemii w tle, to podejrzewam, że część po prostu banków centralnych już by poważnie zaczęła mówić o podnoszeniu stóp, tak jak to chociażby zrobili Czesi, nasi sąsiedzi, czy, czy nie wiem, czy przypadkiem już Węgrzy też nie. Że to już się robi niebezpieczny poziom, ale z racji tego, że zbliżamy się znowu do jesieni, zimy, tych miesięcy, które były bardzo dobre, ale dla wirusa, no to podejrzewam, że z widmem lockdownów, po prostu bardzo wielu ekonomistów stoi w takim rozkroku, że jeszcze tego nie róbmy, bo jest nam, potrzebne, jest nam potrzebna niska stopa procentowa ze względu na to maksymalne rozgrzanie gospodarki, bo na zaraz się może znowu sztucznie schłodzić. Zresztą to jest ważne, jak się czyta te starsze teksty, typu właśnie chociażby to, co wam pokazałem Buffetta, czy wielu ekonomistów sprzed 20, 30, 40 lat. Dzisiaj jest polityka wzrost gospodarczy za wszelką cenę. I ja mam w każdym razie wrażenie, jak czytam takie teksty troszeczkę bardziej archiwalne, że kiedyś to było normalne, że przed nami cięższy czas, przed nami wyższe bezrobocie, przed nami BESA, przed nami jakichś tak y, trudniejszych kilka kwartałów, i, i to było ok. Natomiast teraz y, w ostatnich latach, szczególnie po kryzysie w 2008 roku, czy po tym europejskim kryzysie w 2011, który pokazał, y, jak bolesna politycznie jest droga cięć cięć wydatków, ogromnych reform i tak dalej, mówię oczywiście o Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia i tak dalej, po tym czasie większość postawiła jasno rozwój ponad wszystko, nawet jeśli zadłużę ten kraj jeszcze mocniej, nawet jeśli będzie inflacja, jeśli będzie kilka negatywnych innych czynników, ale utrzyma to silny wzrost gospodarczy, to idźmy w to. Ja mam wrażenie, że jesteśmy teraz dokładnie na tym poziomie. Na Yahoo! Finance znalazłem fajny artykuł z konkretnymi kilkunastoma spółkami, które można w czasie rosnącej inflacji kupić. I dlaczego ja lubię takie artykuły, w momencie, gdy trafią się niektóre naprawdę fajne? Po pierwsze, jest metodologia jakaś opisana. Po drugie, możemy odkryć kilka spółek, których nie znamy. Oczywiście, część z nich to są takie wielkie spółki, które od razu wam przychodzą do głowy: że jasne, też bym coś takiego pełnie wymyślił i napisał, ale kontynuacja tego artykułu. Jest na drugiej już stronie, bo stąd pochodzi z Insider Monkey i to mnie najbardziej rozbroiło, jaka spółka jest numer jeden według ich zestawienia: e Zoetis Inc., czyli e spółka medyczna, farmakologiczna dla zwierząt i żywego inwentarza. Więc e mamy kwestię inflacji, wzrostu żywności, wzrostu różnych cen i tak dalej i to, co powiedziałem, że jesteśmy w stanie przerzucić koszty jako firma na klienta, te nasze też rosnące koszty, jesteśmy w stanie przerzucić na klienta, klient łyknie to, nie będziemy musieli schodzić z marży, może nawet marżę powiększymy, bo bardzo łatwo jest podnieść ceny w czasie inflacji, natomiast ten klient choćby nie wiem co nie ucieknie i łyknie tę podwyżkę, bo nie może zrezygnować z naszych yy, produktów. I tutaj mamy yy, chociażby szczepionki dla zwierząt, czy różnego rodzaju specyfiki farmaceutyczne dla, dla bydła, dla świń, dla drobiu. Owiec, no i oczywiście psy i koty też po drodze, konie i tak dalej. Więc coś w tym jest, że w tej branży no, ciężko sobie wyobrazić, żeby zrezygnowano kosztem no, jakości, czy, czy w hodowli, czy po prostu zwierząt domowych, żeby w jakikolwiek sposób zrezygnowano z tego wydatku i tu wszystko na naszego pupila jesteśmy w stanie wydać domowo. No a jeśli myślimy o branży żywnościowej, no to tam musimy utrzymać dane standardy, bo nie jesteśmy w stanie czegoś sprzedawać. Bardzo ciekawa rozpmina, dlatego po prostu Wam to pokazałem. Sam muszę o tej spółce poczytać. To jest, to jest właśnie potęga amerykańskiej giełdy, że tam macie tyle nieoczywistych spółek, że w Polsce byśmy w życiu na to nie wpadli, no bo po prostu nie mamy takiej spółki, więc pewnie byśmy się zastanowili 150 razy, co może być i nawet gdyby ktoś powiedział, że na zwierzętach się nie będzie oszczędzać, no to i tak byśmy nie mieli w co zainwestować w Polsce. Natomiast w Stanach ten wybór faktycznie jest. Franklin Templeton skupił się na tym, że inflacja inflacją, ale ym, największy, y, największy taki upside w tym momencie ma giełda brytyjska po tym całym Brexicie i, i, i tego typu problemach, jako kraj nastawiony bardzo mocno konsumpcyjnie w gospodarce, no to inflacja plus y, ten, ten upside po-brexitowy, po no to poszukajmy sobie inwestycji w Anglii. Jako ciekawostkę zostawiam. To jest bardzo fajny artykuł, kto zyska w takim otoczeniu, jeśli chodzi o, o, o właśnie wzrost cen. No najważniejszą taką puentę można powiedzieć, Daniel Kostecki z Konotoxii, tutaj właściwie w tym momencie zawarł, czyli to właśnie jak przerzucamy te koszty na naszego klienta, to co cały czas w zasadzie w tym wideo powtarzam, żebyśmy byli w stanie przeanalizować każdą naszą spółkę dokładnie w ten sposób. Co z kolei tutaj jeszcze muszę podkreślić, to jest sobie Sław Kozłowski z Nobla, który zwraca uwagę, że jeśli inflacja rośnie, a wraz z nią może być faktycznie to ryzyko podwyżki stóp procentowych, to warto będzie omijać deweloperów mieszkaniowych. No, przyznam się szczerze, że tu biorąc pod uwagę, jaki nacisk jest ogromny na inwestycje mieszkaniowe, jak dzisiaj mamy boom w kredytach hipotecznych, no to nie wiem jaka by musiała być skala tej podwyżki, żebym powiedział, że nagle spadnie mocno popyt na mieszkania. Wydaje mi się, że jesteśmy w takiej już dosyć rozgrzanej hoście mieszkaniowej i ja jeszcze nie widzę tutaj jakiegoś schłodzenia, nawet jeśli sam bym bardzo chciał jako gdzieś tam przyszły klient, no to po prostu tego nie widzę. I jeszcze paszport do Wall Street z kwestii, właśnie przemysłowych. Oczywiście, jak mówiłem, że jest inflacja, to rosną ceny żywności. Gdzieś patrzymy na WIK Ukrainę. Tyle tylko, że oczywiście mamy tam inne ryzyka, o których kiedyś zrobiłem oddzielny odcinek, ale mamy też spółki przemysłowe, czyli gdzieś tam mieć stal, tego typu spółki kto w tym momencie może zyskiwać kilka przykładów z zagranicznych rynków to tak dla tych którzy mają globalne portfele bardzo fajne to jest to jest rozkminę, którą sobie można samodzielnie googlować spółka po spółce i szukać co te właśnie spółki dzisiaj robią z tą inflacją czy są w stanie przerzucać te koszty i jak długo są w stanie utrzymać przy, przy tak wysokich cenach tak wysoką rentowność. To jest tak trochę ta nasza hossa, jeśli chodzi o stalówki, czyli te spółki typu Bowiem, Drozapol, spółki, które z jednej strony no, przy, przy tych zyskach wydają się fantastyczne i trzeba je brać, bo są tanio wyceniane, no ale w Polsce cały czas jest widoczny ten lęk, tak mi się wydaje w każdym razie, żebyśmy nie złapali drugiego merkatora do portfela, czyli jak się skończy ta in inflacja przejściowa, czy ta hossa właśnie na surowcach, na materiałach, no to po prostu zostaniemy ze spółką, która nie będzie w stanie dowozić takich wyników i to wcale nie jest jakiś złoty strzał. Więc jeśli interesuje Was ta branża, to może warto sięgnąć po prostu za granicę. Czy, czy, czy te spółki bardziej stabilne, na, albo inaczej, na bardziej stabilnym rynku, o tak, czy nie będą dobrą odpowiedzią na Wasze potrzeby. No i jeszcze oczywiście... Podstawy, czyli jakie branże skorzystają, to co sobie powiedzieliśmy: wydobywcze, handel, producenci żywności i to, muszę przyznać, mnie rozbroiło. W okresach inflacji popyt na produkty producentów etykiet w naturalny sposób rośnie, no i chodzi o to, że po prostu drukujemy w drukarniach etykietowych różnego rodzaju etykiety na produkty, zmieniają się ceny i tak dalej. To takie ciekawe, i w drugą stronę dłużnicy możemy sprawdzić, czy nasza spółka Pożyczała pieniądze na stałą stopę procentową, czyli emitenci obligacji o stałym kuponie. Warto jest mieć to z tyłu głowy, że kiedy utrzymuje się dłużej inflacja, to obsługa ich długu będzie kosztować relatywnie mniej. Gdzieś mam z tyłu głowy też cały czas nasz dług polski, który też żaden polityk do tego się nie przyzna oficjalnie, ale oczywiście inflacja też sprzyja naszemu zadłużeniu. I ostatnia rzecz, spółka, która robi fenomenalne wyniki, goni tego Lidla, goni tę biedronkę i rozwija się już naprawdę niesamowicie, to jest Dino. I faktycznie, tutaj jest ta prosta zasada: czy jesteśmy w stanie zrezygnować z podstawowych produktów spożywczych w sklepie, do którego chodzimy codziennie i robimy zakupy dla całej naszej rodziny. Wydaje się, że nie. Inflacja żywności w tym momencie też sprzyja Dino. Bardzo fajnie to Rafał Iżeński ze strefy opisał. Przy okazji, pokazując, jak cały czas się rozwija Dino, bo nie da się ukryć, że jest bardzo ambitnie. Zostało jeszcze kawał kraju do zagospodarowania, chociaż spółka jest znowu wskaźnikowo bardzo droga, ale mam wrażenie, że nikomu to nie przeszkadza. Jest to już chyba najdroższa sieć spożywcza w Europie, jeśli popatrzylibyśmy na wskaźniki. No ale cały czas z polem do popisu. I co? I zaglądamy do portfela, bo ile można o tej inflacji gadać. Portfel powiedziałbym, że super, gdyby nie było tutaj części oczywiście zagranicznej. Zostałem absolutnie zdemolowany przez Chiny i niespecjalnie potraktowany przez mój ATT, więc tutaj miały być jeszcze jakieś inwestycje zagraniczne, ale wyszedłem z swojego założenia, że pomijając jakiekolwiek czekania na korekty na kilku spółkach, które obserwuję, ale warto jest kupić akcje spółki. Którą już mam, a którą wiedziałem, że będę te pozycje zwiększał. Tu jeszcze cały czas brakuje wpłaty za ten rok kolejnych 10 tysięcy, więc jeszcze ten portfel będzie się spokojnie zwiększał. No i padło tutaj nie na Ambre, nie na Ten Square Games, czy nie na PZU, Padło tutaj na 11 bit, czyli spółkę, w której miałem trzy akcje, a teraz mam. 5. Oczywiście, jeśli spojrzymy na cenę kupna, czyli tam 465 zł, jeśli mi pamięć nie myli, teraz nam się uśredniła ta cena nabycia, bo one były kupowane po ponad 500, więc to jest to ważne pojęcie uśredniania, którego niektórzy absolutnie nienawidzą, a niektórzy wychodzą z założenia, że to jest filozofia budowania porcela, więc 11-bit jest już z większą pozycją. Co jest bardzo ważne, oczywiście kupiłem akcje drożej niż teraz był kurs bieżący, bo po ostatnich wynikach za drugie półrocze zakładałem, że te wyniki trochę zakończą ten okres korekty, i będziemy mieć bardzo optymistyczną reakcję na kursie, bo to były bardzo dobre wyniki. No i co w tym momencie się stało? Stało się to, że miałem rację tylko przez pierwszą chyba godzinę czy dwie handlu, później oczywiście te ceny już trochę zjechały i wcale nie mamy tak dobrej reakcji, bo, bo zaczęliśmy od plus 5 czy 6%. Na wycenie, natomiast skończyliśmy chyba z 2,5 na wzroście. Dlaczego ja mówię, że to są fajne wyniki? Bo ta spółka nie ma nowych produkcji. Tam się nic nowego nie dzieje. Tam są ciągle obietnice że tych trzech zespołów, które robią trzy oddzielne gry i wchodzą już powoli w segment AAA, a mimo to. Y jest wysoki zysk, cały czas te pieniądze są generowane. Czyli to jest spółka, która w, łącznie w półroczu, jeśli mi pamięć nie myli, już miała ponad 30 milionów um, czystego zysku. Ma przeznaczone już na projekty w portfelu kolejne miliony, ma ponad 100 milionów środków w gotówce, chociaż tam była dokładnie dyskusja, że tam jeszcze zobowiązania nie były w to wliczone do końca, więc żeby to nie było trochę zbyt kreatywnie. No ale spółka, która jest wyceniona na ledwie ponad miliard złotych kapitalizacji i to jest wynik za pierwsze półrocze. O, dokładnie tutaj mamy. Przychody wyniosły w pierwszym półroczu 35, zysk na poziomie 13,3. Więc, więc żebym tutaj się nie przekręcił, chyba wcześniej powiedziałem o zysku, ale w każdym razie chodzi mi o to, że to są bardzo wysokie przychody i bardzo wysokie zyski, biorąc pod uwagę, że nie ma tu nowych tytułów. Więc to jest cały czas wyciskanie tego, co już dawno zostało zrobione. I to jest największa wartość tutaj pokazująca jakoś taką fundamentalną siłę generowania środków jeśli chodzi o 11 bit. Natomiast to, czego tu tutaj nie widać. To jest oczywiście Frostpunk 2, no bo to były wyniki za pierwsze półrocze, a mamy sierpień, i w sierpniu było ogłoszenie. Um więc nie ma jeszcze preorderów, absolutnie. To, to też była już awantura, że niektóre firmy już sprzedawały preordery. My nie widzimy tutaj tak naprawdę tego, co się dzieje na Wishlistie Steam'a, tego jak duży jest hype wokół Frostpunk 2. A jeśli jest hype na drugą część, to jest szansa, że pierwsza część też się dzięki temu będzie całkiem nieźle sprzedawać. Kilka odcinków temu pokazywałem wam chyba na 100-któreś odległej pozycji, dzisiaj już chyba na pozycji 26. Jeśli chodzi o Wishlistę na świecie, więc o dokładnie, nie muszę daleko lecieć, nie wiadomo dokładnie kiedy, a Frostpunk, czyli to be announced, a Frostpunk już tutaj się znajduje, zaledwie kilka pozycji wyżej znajduje się Forza Horizon nowy, ale znajduje się przede wszystkim Age of Empires, więc ja mam z tyłu głowy, że, że też takie strategie solidne, jak chociażby Age of Empires, no, kultowe od wielu, wielu lat, są zaledwie o kilka miejsc wyżej, i tutaj Frostpunk zakładam, że jeszcze będzie się piął w górę. No i oczywiście grudniowy Dying Light polskiej spółki bardzo wysoko, no ale ten temat kiedyś wróci. Miejmy nadzieję, jeśli, jeśli Techland zechce faktycznie wejść na giełdę papierów wartościowych. Więc w związku z tym ja uśredniam tutaj pozycję na 11 bicie z prostej przyczyny. Zakładam, że w tym portfelu długoterminowym jest to jedna z najsilniejszych fundamentalnie spółek. To chciałem powiedzieć, i Marvipol z rekordowym również pierwszym półroczym. Bardzo się zdziwiłem, że nie było dużej reakcji na akcjach. To jest dosyć ciekawe, ale co tutaj jest fajne, jeśli chodzi o te wyniki, że tutaj te rekordowe zyski były ze względu na pro, projekty magazynowe. To jest to, co ja Wam mówiłem, że ten deweloper ma dosyć zdywersyfikowaną. Linie swoich produktów, I, i to oczywiście nie są tylko i wyłącznie mieszkania, ale właśnie y, ta część magazynowa. I mi się osobiście to bardzo podoba, że to nie jest wszystko postawione na, y, na jednego konia. Oczywiście niska wycena fundamentalna, też mówiłem a propos pewnie y, kwestii British Automotive Holding i tak dalej, czy głównego akcjonariusza y, pana Mariusza. Ale w każdym razie bardzo dobre wyniki. Nie drgnęła za mocno nam wycena, jesteśmy w okolicach znowu 10 zł. No, miał być troszeczkę inny temat, bo mówiłem Wam, kiedy spółka jest tania, kiedy spółka jest droga, ale ta inflacja tak wiele razy pojawiła się na grupie śladami Warrena Buffeta, czy tak wiele razy pojawia się na wszystkich komentarzach na forach internetowych, że musiałem sięgnąć po ten temat. A ja tylko i wyłącznie na koniec jeszcze przypominam, że do poniedziałku, do północy. Urodziny Warrena Bafeta. 91. I z tej okazji ja opłacam wysyłkę na terenie Polski kurierem książki śladami Warrena Bafeta. No i taniej dwa produkty cyfrowe dla tych, którzy chcą słuchać wykładów przez kolejne długie godziny spędzone jesienią przed komputerem. Jak się chcecie uczyć, to, to te produkty są faktycznie tańsze pon do poniedziałku. Do północy. A my się widzimy już niedługo w kolejnym odcinku, i też już śmiało mogę zapowiedzieć taką małą przerwę wrześniową związaną z moim ślubem. No, nie wiem jeszcze, czy będzie to przerwa tylko na jeden odcinek, czy może na dwa, no ale na pewno będziemy musieli zrobić jakąś przerwę, bo, bo to się po prostu nie uda, żebym zamiast przygotowywać to wielkie wydarzenie, e, szukał dla Was materiałów e, dotyczących wyceny spółek, bo to akurat może poczekać, a ten mój jeden, jedyny event e, niekoniecznie. Dobra, świętujemy urodziny Warrena Buffett'a, a e, my już się słyszymy we wtorkowym podcaście. Nic za darmo.